Największą zaletą naszych studiów jest uczenie zmieniającego się świata. Nie uczymy tylko wiedzy o przyszłości. Odwołując się do przeszłości, pokazujemy, jak zmienia się świat, jak zmieniają się ludzie. Stąd, owszem, część naszych absolwentów uczy historii, ale bardzo wielu naszych absolwentów pracuje w biznesie, w administracji publicznej, w dziennikarstwie, ponieważ oni sobie potrafią poradzić w każdej sytuacji, a poza tym wiedzą zawsze, gdzie, jak i gdzie dotrzeć do wiedzy. Nie staramy się zamienić głowy studenta w encyklopedię. Tak więc od jesieni cztery najważniejsze osoby w państwie, prezydent, premier, marszałek Sejmu i marszałek Senatu, wszyscy będą absolwentami historii. Prezydent akurat po historii tutaj po Uniwersytecie Warszawskim. I wydaje mi się tak pół żartem, pół serio, że to jest najlepszy argument za tym, żeby studiować historię, skoro można rządzić krajem. A tak zupełnie poważnie, to kiedy rozglądam się dookoła, widzę, gdzie są wszyscy moi koledzy ze studiów, którzy studiowali razem ze mną, może trochę wcześniej, może trochę później, no to jest świat dziennikarski. Nie ma chyba takiej redakcji poważnej albo i mniej poważnej, w której by nie było absolwentów historii. Świat dyplomacji, administracja, polityka, organizacje pozarządowe. I wszystko to pokazuje, że historia jest w sumie takim wydziałem, który po prostu uczy życia publicznego, uczestnictwa w życiu publicznym. I to z kolei jest też odpowiedź na to, komu bym polecał historię. Oczywiście przede wszystkim młodym ludziom, których historia pasjonuje bez żadnej, nazwijmy to, interesowności w cudzysłowie. Nie wiem, ktoś obejrzał ostatnio serial Rzym albo Dynastię Tudorów i tak się tym zachwycił, bo może chce kiedyś takie seriale pisać albo takie opowieści, więc postanowi studiować historię. I świetnie. Instytut Historyczny został powołany do życia w 1930 roku. W związku z tym z okazji 80. równej rocznicy przypadającej w tym roku organizujemy w październiku obchody jubileuszu Instytutu. Rozpoczną się one 21 października. Natomiast wbrew temu, co można myśleć o historii na podstawie wiedzy ze szkoły średniej, my nie uczymy w sposób akademicki też więcej dat, więcej nazwisk, więcej faktów niż w szkole. Ta specyfika naszego nauczania historii polega na uczeniu nie tego co, tylko jak, to znaczy jak rozumieć rzeczywistość, jak rozumieć świat.